Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 3 maja i to jest poniedziałek. Witam Was w ten wolny od pracy dzień. Dzisiaj jest dzisiaj, to jest najpiękniejszy dzień naszego życia, jak mówił Kubuś Puchatek, a zatem zróbmy go pięknym dniem. Zapraszam oczywiście na piosenkę. Czy już umiecie ją śpiewać? Jeżeli tak, to zaśpiewajcie razem z nami. Poranek kolejny, uśmiech już z nami już. Dziś, kochani, chciałam poruszyć temat, jak wybrać życiowego partnera. Wiecie, że to można sobie wszystko zaprojektować i w tego planu się trzymać. Kiedyś tego nie wiedziałam, wydawało mi się, że to tak całkiem przypadkiem wszystko jest. Jest takie narzędzie bardzo fajne, które można sobie wykorzystać i które pomoże nam w przyszłości wybrać życiowego partnera. To, słuchajcie, jest lista cech, które powinna mieć osoba, która w przyszłości ma być naszym mężem albo żoną. Tą listę cech powinno się pisać już z dziećmi, jak mają 7-8 lat, potem oczywiście się ją modyfikuje. Jak człowiek wchodzi w dorosłe życie i zaczyna się już umawiać, spotykać z rówieśnikami, no to wtedy ma gotowe narzędzie. Co dalej? Jak umawiać się na randki? Jak chodzić na randki? Czego powinniśmy się nauczyć jeszcze jako dzieci, jako młodzież? Czego powinniśmy nauczyć nasze dzieci? O tym wszystkim będę mówiła w podcastach, które będą pojawiały się na kanale już od jutra. Ściskam Was, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia! Wstawaj prędko, uśmiech już, z nami już!